Witamy przy naszym mikrofonie pani dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, pani dr Teresa Kaczarowska. Jesteśmy w tym momencie po pierwszej części spektaklu gali noworocznej 2014. Pani doktor, pani dyrektor, sztuka młodych to szczytny cel i zbiórka pieniędzy dla tych wszystkich, którzy chcą się kształcić właśnie w kierunku kultury. Tak, bo po pierwszej części gali widzimy, jak mnóstwo młodych artystów pragnie pracować, pragnie śpiewać, tańczyć, być aktorami i trzeba ich wspierać, bo robią to zupełnie społecznie. Dlatego cieszymy się, że każdego roku podczas noworocznego koncertu gala ciechanowianie są hojni, że kupują cegiełki Funduszu Sztuka Młodych, cegiełki sprzedają ciechanowscy dziennikarze i później ten Fundusz Sztuka Młodych dzielimy wśród potrzebujących młodych artystów i naprawdę to są cenne kwoty na warsztaty, na lekcje wokalistyki, na lekcje plastyki, muzyki. Także myślę, że to jest najlepszy czas, karnawałowy, piękny, żeby ludzie się mogli i ze sobą spotkać, i posłuchać młodych artystów, i ich wesprzeć. Oni są znani tutaj z naszej sceny i z tych scen okolicznych, ale także są to artyści, którzy wyrośli na tej scenie, a istnieją już na tej dużej scenie ogólnopolskiej i ogólnoświatowej. Panie dyrektor, kto z takich znanych w całej Polsce artystów tu rósł na scenie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki i dostawał między innymi pieniądze na swój rozwój? No najbardziej znaną osobą, artystką jest Doda Rabczewska, ale dzisiejszych dwoje laureatów statuetki Sukces Artystyczny Roku to jest Kuba Ochnio i Ania Nałęcz. To są akordeonista i pianista z Państwowej Szkoły Muzycznej. Też byli naszymi stypendystami Funduszu Sztuka Młodych w ubiegłym roku i w tym roku otrzymali od nas statuetki za to, że otrzymali naprawdę wielkie laury w międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach. Także na pewno Fundusz Sztuka Młodych im pomógł. Panie dyrektor, i na koniec, ta gala noworoczna już na stałe zapisała się i ma kilkuletnią, kilkunastoletnią tradycję. Jak pani sobie wyobraża galę za 10 czy 15 lat? No myślę, że gala utrzyma się, że koncerty noworoczne są lubiane przez mieszkańców Ciechanowa i okolic. Świadczy o tym choćby frekwencja. Myśmy się bali dzisiaj, że po prostu zabraknie miejsc, bo jest to też salon spotkań i początek nowego roku, więc wszyscy mogą sobie złożyć życzenia, spotkać władzę, spotkać znaczy ludzi z kultury i sztuki, z biznesu, z polityki. I publiczność dopisała osoby z pierwszych stron gazet też. I myślę, że druga część gali, która będzie za chwileczkę, też będzie bardzo piękna. I że na przyszły rok i za 10 lat te koncerty się będą odbywały. Ja słyszałem, że tu nie wypada nie być. Tak, bardzo pięknie, że się robi taki salon, bo były takie okresy, kiedy ludziom nie chciało się wieczorowych strojów założyć. Ja widzę, że to wszystko wraca, jak za dawnych, dobrych czasów wojewódzkich. Także zapraszam już za rok. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem była pani dyrektor dr Teresa Kaczarowska, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.